Polska mówi pani Weronika Ławniczak, terapeutka medycyny zintegrowanej, trener zdrowego trybu życia oraz właścicielka Instytutu Holy Space w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Weroniko, czy zna pani jakieś metody oczyszczania płuc, że tak powiem, teraz, w tym trudnym czasie, kiedy musimy nosić maseczki i zasłaniać twarz? Rozmawiamy o oddychaniu, więc myślę, że najlepszym sposobem na taką świadomą już bardzo praktykę oddechu, która pozwoli nam oczyścić organizm, jest oddychanie przeponowe. Przepona to jest taka część w naszym ciele w kształcie kopuły, która pozwala nam właśnie na uruchomienie układu limfatycznego. Nasz układ limfatyczny właśnie w przeciwieństwie do układu sercowo-naczyniowego nie ma żadnej pompy. I właśnie te oddychanie przeponowe, to bardzo świadome, pewien rodzaj właśnie oddechu pozwala nam na uruchomienie tego procesu oczyszczania. To jest oddychanie torem brzusznym, nie klatką piersiową. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, to nie jest takie proste. Jest mnóstwo technik, można znaleźć czy w różnych miejscach na YouTubie albo przyjść do nas się tego nauczyć. I co się wtedy z nami dzieje? Właśnie ruchy przepony masują organy wewnętrzne w podbrzuszu i pobudzają układ limfatyczny, który w naszym całym organizmie ma takie punkty rozsiane właśnie przez węzły chłonne i uruchamia tą pompę. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które siedzą w tej chwili, a bardzo dużo siedzimy, bo mnóstwo biznesu przeniosło się również do online'u, pracujemy z domu, nasz układ limfatyczny pracuje wtedy dobrze, kiedy nasze ciało jest w ruchu, kiedy ćwiczymy, kiedy chodzimy. My jako homo sapiens, to jesteśmy ziemianami, zwyczajnie rzecz biorąc, potrzebujemy ruchu. Natomiast kiedy ten ruch jest taki bardzo ograniczony, nie potrafimy świadomie oddychać właśnie przeponą, to układ limfatyczny zwyczajnie leży. Co się wtedy dzieje? Serce pompuje krew, chce dostarczyć i dostarcza substancje odżywcze do komórek, dostarcza tlen, ale układ limfatyczny nie ma jak odebrać właśnie tych odpadów przemiany materii. I co się wtedy dzieje? Nasze płuca, nie dość, że jesteśmy zamaseczkowani, nasze płuca aż proszą nas o to, abyśmy właśnie głębiej zaczerpnęli tego powietrza. Ta praktyka oddechu przeponowa właśnie pozwala nam uruchomić i zwiększyć właśnie mobilność tej pracy przepony. Także dziękuję za to pytanie, to jest bardzo ważna kwestia. Gdybyśmy tak w kilku słowach mogli powiedzieć, jak, bo wspomniała pani, że dość trudno jest się nauczyć tego oddychania przeponowego, a jak się go uczyć, czy lepiej w pozycji leżącej, siedzącej, stojącej? Na czym polega ta nauka? Zdecydowanie w pozycji leżącej. Zaczęłabym tutaj po pierwsze od wprowadzenia takiej uważności w oddechu, czyli skumulowania naszej całej uwagi na oddechu. W drugim etapie właśnie dopiero na oddychaniu przeponowym. Jest to nie oddychanie właśnie klatką piersiową, a tą dolną częścią, w której, tak jak powiedziałam, pod klatką piersiową znajduje się ta przepona i tym miejscem należy właśnie oddychać. Jest taka świetna książka doktora Schlitza z 1992 roku, Limfa, gruczoły chłonne i homeostaza, w której właśnie pokazuje, opisuje, jak przepona stymuluje to właśnie oczyszczającą pracę układu limfatycznego. Myślę, że trudno dzisiaj opowiedzieć po kolei, krok po kroku, jak należy oddychać przeponą, bo też nie chciałabym uczyć w sposób niewłaściwy. Naprawdę zachęcam do tego, żeby na początku nauczyć się świadomego oddechu w ogóle, żeby myśleć o tym oddechu, czyli zaczynając od samego rana, tak jak wspominałam o tym w poprzednim odcinku, a w ciągu dnia łapać tak zwane minutki, bo my zwyczajnie w ogóle zapominamy o tym. Czyli na przykład idziemy gdzieś na spotkanie, czekamy na coś, czy robimy kawę, myślmy wtedy o naszym oddechu. Nie łapmy tego oddechu stąd, tylko troszeczkę niżej, już uruchamia się wtedy ta pompa. Bardzo, bardzo to jest przydatne w ogóle w koncentracji.
pozwala właśnie zaobserwować nasze ciało, co się jeszcze dzieje. Stymuluje się bardzo dobrze odśrodkowy układ nerwowy, czyli ogólnie praktyka oddechu redukuje stres i wzmacnia naszą taką witalność wewnętrzną. Czy prawidłowe oddychanie ma coś wspólnego z endorfinami? O tak, zdecydowanie, bo przecież sama praktyka uważności, czy nazwiemy ją modlitwą, czy nazwiemy ją medytacją, jak kto woli, bo ja tutaj nie wchodzę w konotacje związane z naszą religią, to my zwyczajnie odciążamy pracę naszego mózgu. Mózg najintensywniej pracuje, proszę Państwa, w nocy, kiedy my śpimy, kiedy myślimy, że on tam odpoczywa, to on wtedy robi największą robotę. W ciągu dnia dostarczamy mu mnóstwa informacji i on znów musi je przetwarzać. Więc kiedy nasz mózg odpoczywa? Wtedy, kiedy jesteśmy w uważności, chociażby właśnie z oddechem. Wówczas właśnie wytwarza się dopamina, serotonina, czyli te wszystkie bardzo pozytywne związki chemiczne, które podnoszą naszą jakość życia, bo zwyczajnie obniżają poziom stresu. A pamiętajmy, że stres sam w sobie nie istnieje, to są tylko i wyłącznie nasze myśli. Więc jeżeli nasze myśli zastąpimy uważnością w oddechu i w takiej praktyce bycia ze sobą, to obniżamy właśnie, podwyższamy poziom dopaminy, endorfiny się wytwarzają same. To bardzo ważne, o czym Pani powiedziała w ostatnim zdaniu. Bardzo Pani dziękuję. Dla Polska mówi o prawidłowym oddechu. Pani Weronika Ławniczak, terapeutka medycyny zintegrowanej, trener zdrowego trybu życia oraz właścicielka Instytutu. Dziękuję. Trener zdrowego stylu życia. Ja już mu pokazuję drogę. Jestem ich drogowskazem właśnie do tego, jak powinni funkcjonować, aby być szczęśliwi i pełni energii. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję.